Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. Tak, 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 na druidzie, na W46. Tak, 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 320 level, yes, yes, yes. Z kalendarza 1 600 000 duszyczek, fajnie. 320 level, w końcu ten nasz piękny, okrągły 320 level. Skończył mi się skarbiec 15. Jedziemy z akademią dalej, także tu się trochę uspokoiło z miejscami w plecaku. Oczywiście nie ma rękawic, nie ma pasów. Cóż dzisiaj jest? Cóż dzisiaj jest zatem, moja droga wiedźmo? Cóż dzisiaj jest? No powiedz. Talizmany znowu. No niesamowite wiedźmo. Tam Jerzy, który już tą wiedźmę to wyklina z tymi 20 rękawicami, co ma w plecaku. On już tam ją wyzywa od szmat i od wszystkich. Ja już to wiem o tym, że Jerzyk tam ją po prostu już gwałcił w myślach. To jest pewne. Moi drodzy, zabiliśmy też Hydrowira dzisiaj. Bardzo fajny i ważny dzień. Ja chcę dokarmić tego żółwia i tak, bo jest tak blisko Adami statystyki później w walkach petów do wszystkiego, więc ja i tak chcę te śliwki podokarmiać i porozrzucać. Pierwszą walkę petów zrobimy woda 258, jakiś widzę łatwiejszy rywal, no to wiedźmy światłem. Także moi drodzy, 320 level, piękny, okrągły. W końcu nie będziemy mieli lisek w co? W szlałwęża. No to powinniśmy to wygrać, bo nasz paladon powinien już się z tym szlałwężem radzić jakoś. No nie, no. Dobrze. Rąbnij mu jeszcze raz. Rąbnij mu. Dobra. Co tu się miga? Aha, pokonaj pupila. No spoko. Pokonaj pupila. Także, moi drodzy, timer już nam się tu nie świeci, moi drodzy. Żywioł zamknięty, także dzisiaj przełomowy odcinek. W ogóle w weekend było przełomowo, bo wbijaliśmy na odcinku dla wspierających 10 tysięcy stat, 10 tysięcy koszt staty winte. Wykopmy sobie gema, moi drodzy, wybaczcie mi, że na chwilę skoczę do maga, ale chcę mieć równe timery gemów. Nic tu nie będę robił, tylko po prostu gema kliknę. Już. Także wiele przełomowych momentów w ten weekend. I 320 level po weekendzie, i skończone wszystkie pety. I Inta za 10 milionów. No dużo, dużo, dużo fascynujących tematów. Mamy czarny gem 301. 312. Ja tu miałem te roszady porobić z tymi gemami. A tu siedzi jakiś 309 duży. Skąd ja takiego wziąłem? 301, 309. Skąd ja tego gema 309 wziąłem? Ja już kompletnie nie wiem, co się dzieje w tej grze. Tu już zmieniłem też jakiegoś gema na zrękę, skądś wyciągnąłem. Ja już kompletnie nie wiem, co ja tu robię na tych kontach. Zacząłem sobie robić notatki. Bo już kompletnie nie pamiętam, co ja tu miałem robić i w ogóle. Czy ten czarny gem 301 mi jest do czegoś potrzebny? No możemy tu Wojowi założyć. Ale Wojowi to tu wypadnie gem na siłkę, to mu zmienimy. Chociaż tych na siłkę potrzebujemy dużo, bo mamy same małe. 280, o tu jest 280. No to masz 301, no. Masz 20 statystyk, bądź. Bądź zdrów. Dobra, jedźmy po kolei, co my tu mamy do zrobienia. Kibel jakiś trzeba wrzucić. Jakiegoś z wyklasa do kibla poproszę. Pyk. Jest. Dobra, co dalej? Plakat zrobiliśmy. Spoko. Patrzymy, czy tutaj punkty życia, premia do złota, nic nie ma. Patrzymy tutaj. Potka na siłę, może nam coś da. Nie da, dobra. Runy nie ma, więc też kijej w oko. No to co? Rozmontiren bite ziś gegangen. Jeden item. To jest czapka zwiadowcy. My mamy sporo lepszą czapkę, więc ona dla nas się nie będzie nadawać. A ja zwiadowcy wsadziłem tą czapkę, która w sumie leżała w plecaku i miejsce tylko zajmowała. Wypadł jakiś gem na zrękę, oczywiście troszkę gorszy o 30 statystyk, ale item jest o 100 statystyk lepszy, więc do czasu, kiedy wykopiemy lepszego gema na zrękę, odzyskamy sobie te plus te 7 ulepszeń. Wyszliśmy i tak na tym dobrze, bo z ulepszeń straciliśmy 57 statystyk, a z systemu dostaniemy 100 statystyk. Więc odzyskując te wszystkie surowce, jesteśmy naprawdę, naprawdę do przodu w surowcach i myślę, że to jest ten czas, kiedy sobie po prostu nawet kusie, po prostu kusie wszędzie na dwa ulepszymy już. Będziemy już pomału ulepszać nasze pachołki na dwa, bo to będzie głównie złom nas to kosztować, więc będziemy tutaj podnosić nasze pachołki na dwa, więc tutaj nam kusia trochę podskoczy z boostem statystyk. Broń jest ze strefy, więcej nie będziemy podnosić, bo stracimy te surowce. Aczkolwiek to tylko złom. Natomiast no jeszcze złomu też nie mamy, nie wiadomo
ile, żeby jeszcze go nie tracić, nie? Bo no, to jest, tak jak mówię, no jeszcze nie ma tego złomu za dużo. Także tu wszędzie po 20 statystyk elegancko porosło, więc też Kusia dodatkowy boost dostała. Teraz zobaczmy, co ja miałem z tym pierścionkiem zrobić, bo tu mam jakiś pierścionek 14 do złota. No i ten pierścionek jest o 37 statystyk lepszy, 4 statystyki gorsze, czarny gem. Runa jak runa, tylko że ten stary pierścionek jest ulepszony na 9, a ten nowy nie. I my nie będziemy mieli tych itemów, tyle surowców, żeby ulepszyć ten pierścionek na 9. My go możemy ulepszyć nawet na 7. To ciekawe. To ciekawe, że nawet na 7 możemy go ulepszyć. Na razie nie będziemy kombinować, moi kochani. Ten epik, o ten jest mi potrzebny w weekend do sterylnych sedesów, w ten weekend, który będzie nadchodził. A więc na razie nie, miejsca w plecaku wyglądają jak wyglądają, więc może na razie nie kombinujmy. No co ja bym zyskał dzisiaj zmieniając to? Zyskuję 37 statystyk, a 120 na ulepszeniach tracę, nie? Więc no na gemie tracę 4, to nie jest dużo. Więc no. No nie chcę, tym bardziej, że musiałbym tutaj kombinację robić z tym wieszakiem, zmieniać i tak dalej, bo nie mam innego itemu na 14 złota na razie tutaj, żeby podmienić. Jakbym miał item na szybko, to byśmy, jakbyśmy mieli takiego ringa na 14 złota, to byśmy to szybko podmienili, a że nie ma, to nie ma. Więc rozmontujemy rękawice maga. Co za rękawice maga? A, bo tu dostał mag jakieś inne rękawice. Aha, to mogłem tutaj mu ten czarny gem wrzucić. To jakiś niezorientowany jestem. No dobra, to rozmontujemy te epickie rękawice maga, rozmontujemy tą czopkę, rozmontujemy coś jeszcze. Co my tu w ogóle mamy? Mamy ten pierścionek na PD, więc gdyby na przykład nam się trafił, chodźmy na ten nasz wieszak. Mamy pierścionek na PD. Gdyby na przykład trafiło nam się gdzieś, gdzie mamy 3 PD, 14 złota, czyli na przykład tu, nie tu, czyli na przykład pasek na złoto, moglibyśmy manianę strzelić, nie? Więc nie ma tutaj też jeszcze najgorzej w tym temacie. Dobra. Zobaczmy, co z koła. Dusze. No fajnie, że był wczoraj event dusz. Powiedzcie mi, że ta gra to nie jest troll. 3 miliony złota. Wczoraj był event dusz. Zobaczcie. Niech to ktoś policzy, bo ja już zgłupiałem. Policzcie, ile tego było. 10? Dajcie w komentarzu info, ile tych dusz dostaliśmy. Wydaje mi się, że jest 10. Dobra, ten item za milion my możemy sprzedać za milion po prostu. Nie musimy go rozmontowywać. Bo jak nie dostaniemy innego itemu, to zawsze mogę za milion coś rozmontować i wyjdę na zero, tak? Więc nie mam tutaj paniki. Ten pierścionek trzymamy, klata do sprzedania, to są rękawice do wiedźmy. To jest do rozmontowania. To jest epik na sterylne sedesy. To jest drugi epik na sterylne sedesy. Potrzebujemy jeszcze jednego. I to takie leży se niby rozmontowanie, niby sprzedać, niby do wiedźmy, takie, tak jak ja to nazywam zawsze, za tanie na rozmo za drogie na rozmontowanie, za tanie, żeby to trzymać do wiedźmy, ale jest miejsce w plecaku, to niech sobie leży. Zobaczmy jakąś tą słabszą gildię, pacnijmy. Jezu, tu jakieś za mocne te gildie są, o tu jakaś jest słabsza, dobra. Się powzmacniały te gildie, a my stoimy w miejscu. No dobra, dwugłowa hydra, moi drodzy, dwugłowa hydra, zabiliśmy hydrę, jestem po prostu w szoku, zabiliśmy w końcu hydrę, cieszę się, dziękuję wam wszystkim, podnoście te herosy, podnoście te pety, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo istotne. Strzelmy sobie jakiś ataczek, o, możemy tutaj coś upgrade'ować, zrobiłem wczoraj dwa resety, jestem z siebie dumny, Stasiek mnie nakręcił. Jeden ze wspierających nakręcił, że on ma teraz nowe zobowiązanie, dwa resety dziennie. No w sumie, a to ja se też zrobię. To ja se też zrobię, sobie pomyślałem. A co? A co stać mnie, żeby kupić se reset, który jest za darmo. Ale nieważne, że jest za darmo. No dobra, przebieramy się i pędzimy. W naszym pędzie, żebyśmy nie zapomnieli. W naszym pędzie, żebyśmy nie zapomnieli o Nigdylandii. W naszym pędzie, żebyśmy nie zapomnieli o Nigdylandii. Nie ma Nigdylandii, 3 za milion, 7 za 2 miliony, weźmy tą misję 7 za niecałe 2 miliony. Nigdylandii nie widzę, 14 za 2 400, 14 za 300, niech będzie. Nigdylandia, nie widzę, widzę jakiś złom za milion, 3 za 600, 10 za 3 miliony, bierzemy.
Nigdy, o, Gnuśnogród, jaki fajny. I nie ma nigdy Landii. 3 za milion. No to jest pod Golda misja. W sumie nie jest głupia, weźmy ją. Czerwonej się nie opluwa, bo często jedzenie daje. Nie ma nigdy Landii, 7 za półtorej, 7 za 1 400 i coś fajnego do rozmontowania. Weźmy. Będziemy mieli już rozmontowanie na dzisiaj z głowy. Szukamy nigdy Landii. Jest nigdy Landia. No i pytanie, czy da nam peta taka pierwsza misja nigdy Landia? Nie da. Możliwe jest, że my tej nigdy Landii będziemy ileś dni szukać, zanim po pierwsze trafimy kilka nigdy Landii, na jednym pasku jest druga nigdy Landia. No to dobrze, to jedziemy. No oczywiście. No to już jest pet legendarny, więc on tutaj nam nie wyskoczy. Znaczy może wyskoczyć w pierwszej misji, to nie ma problemu. Jest nigdy Landia znowu. Dobra, jedziemy z nigdy Landią. No i dostaliśmy jakiś naszyjnik, który sobie po prostu odłożymy. Trochę miejsca w plecaku nam się zrobiło. Moi drodzy, poczta pęka w szwach. To była próba na hydrowira, którą najpierw zapisałem, bo się zdenerwowałem. Na chwilę później padł nam hydrowir i po prostu byłem szczęśliwym chłopcem. Po prostu szczęśliwym chłopcem. Żółwior 94. Easy free to play. Hydrowir padł. Więc jest naprawdę, naprawdę fantastycznie. Podobuje mi się to. Bo skończyliśmy w końcu pety. Skończyliśmy w końcu pety. Jakkolwiek to brzmi. No i moi drodzy, kolejna strefa mroku padła. No nie miałem miejsca w plecaku, więc cyklikałem strefę mroku. Dimika Majciarza, który miał nie paść. Jerzyk się zdenerwował. Jerzyk napisał na Discordzie, że w końcu kliknął pierwszego w strefie mroku. W tym 13 piętrze. Więc mówi, więc brakuje już mi tylko jednego do ciebie. Więc mu napisałem, no ja nie wiem jak ty to liczysz, ale według mnie... A i stąd dostaliśmy te rękawice, które teraz ma Maguś. Mówię, nie wiem jak ty to liczysz, że jak kliknąłeś pierwszego, a ja stoję na czwartym, to tak chyba dwóch ci brakuje, a nie jednego. I się zdenerwował. No bo Jerzyk gra krócej niż my, chwilkę na tym serwerze, ale jechał przez długi czas, 3 paski na gryfie. Teraz jedzie, jest graczem tygrysowym, więc no jest wyżej troszeczkę, parę leveli ma wyżej. Statystyki ma tu sporo lepsze, bo no jechał 3 paski przez długi czas na gryfie, więc Inty ma 3750, my mamy 3500, 3000 do, no tu mamy wytrzymałość, mamy prawie identyczną, my mamy parę oczek więcej wytrzymałości, więc jesteśmy na Incie w plecy 250 Inty, po 10 milionów już, tak, to już nie są żarty, moi drodzy, 250 Inty po 10 milionów, to już są grube miliardy, to już są grube miliardy, moi kochani, grube, grubaśne. Dobra, koło, dzisiaj tu dostaliśmy duszę, klaki kończy, jak się kończą, znowu trzeba będzie dokręcić, żeby były. Przydałoby się trochę odzyskać tych klepsydr. No. No dziwny ten złodziej dzisiaj taki, powiem wam, taki nie za mocny. Taki nie za mocny ten złodziej dzisiaj, taki jak miałbym być szczery, to taki z kategorii tych słabszych. Dobra, tu musi iść kryształ. Taki z kategorii tych słabszych dzisiaj ten złodziej. Wolałbym 5 klepsydr, przyznaję, ale z samego faktu, że aż mu mordę wygięło, to... Czy 5 kryształów na przykład, no to 1,5 miliona dusz, no to jest w sumie coś, nie? To jest w sumie coś, to nie jest, że to jest nic, nie? No i nie mamy jajka na Nigdylandii. Jest kolejna Nigdylandia, to na pewno Nigdylandia, halo? Nigdylandia, no dobrze, no to jedziemy. My w tym czasie sobie tutaj nakarmimy, to też mieliśmy do setki dokarmić. Dla statystyk, a to już nakarmiliśmy i to czeka na naszego hydrowiadrowego, żeby go tutaj... zgłuszyć. Oszczędzamy klepsydry, więc tej dwuminutówki nie skracam. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Rozmontowania mamy zrobione. Możemy tu sobie coś poszaleć z naszym wieszaku, albo możemy się już przygotować na założenie tego ringu i już go upgrade'nąć na przykład na 7, nie? Już go upgrade'nąć na 7, niech już sobie będzie, bo to my dopiero w weekend rozmontujemy, odzyskujemy surowce, więc niech on już tu będzie przygotowany, bo przefiur tam gdzieś te surowce i ich nie będę miała. To jest ring, który chcemy zdecydowanie założyć, najprawdopodobniej po sterylnych sedesach. Wypadałoby też, tak jak mówię, znaleźć tutaj jakieś odpowiedniki na naszym wieszaku, żeby
żeby w spokoju nie musieć tego kombinować, albo zostawiać tutaj dziury, bo można by tutaj wtedy zostawiać dziurę, no ale po co zostawiać dziurę, później blokować miejsca w plecaku, nie? Więc to też trochę smutne. Jeśli chodzi o lochy, no to widzicie, szkoła 9-10-11, jakieś tam lochy nam poszły w ciągu ostatnich dni. Tutaj te wszystkie strefy zaczęły, zawsze miałem te jedynki wszędzie, już żeśmy trochę tego poklikali. Oczywiście guzik z tego leci i nic tutaj fantastycznego, ani itemów, ani exp, ani niczego stąd nie ma. Jeden grzybek i Nigdylandia. O, patrzcie, Nigdylandia kolejna. Skróćmy ją, może dajajo. Elegancko, widzicie, klepsydra pomaga. No i tym oto sposobem odzyskaliśmy ostatniego peta. Czy to jakieś osiągnięcie w klaserze jest, jak się zabije wszystkie pety? Nie widzę. Jest chyba złap wszystkie pety, więc... A zabij chyba nie ma. Zabij wszystkie 20. Jeszcze śliwkę dostaliśmy, patrzymy, czy tutaj coś się ciekawego dzieje. Kompletnie nic, więc możemy sobie elegancko nastawić na razie wartę na godzinę, a po godzinie już nastawimy sobie na dłużej, bo już nie będziemy tutaj nic robić na koncie na razie. Na pewno nie potrzebujemy robić więcej karczmy. No smutny ten dzień, w którym po skończonej karczmie i po zakręceniu kołem wbijamy 6 statystyk. Smutny ten dzień. To wyobraźcie sobie, jak ja mam do Jerzyka 250 stat, to ile takich dni ja będę musiał po 6 se poklikać. Trochę długo. Trochę długo, moi kochani. Trochę długo. Ale będziemy go gonić. Będziemy go skubańca gonić. Dobra, druga walka petów. Woda 17266. Spróbujemy to wygrać, więc wyślimy jej ziemiankę. Ziemianka to jest prosta dość temata chyba. Wykijadło. Szlałwąż. No Tyrek tutaj szlałwęża styra. No i hydrowir 4 to za słaby, żeby tutaj się z nami równać. My w tych petach coś wysoko żeśmy wyskoczyli. No top 300 już się zbliżamy tutaj. Pod Goro. Jednego peta nam do Goro brakuje. Niech zgadnę, którego Goro mi peta brakuje. Czyżby krapiera? Czyżby krapiera? Jest to wysokie prawdopodobieństwo, że to jest krapier. Dobra, jesteśmy przebrani, więc tak, podsumowując, to jest tak, czapka kusia już nam to nie interesuje, pierścień wieszak, zostawmy sobie tutaj zapisane, bo będziemy potrzebować, potrzebujemy dużo dużych gemów dla wojownika, bo jest kupa, potrzebujemy gemy na intę jednego, potrzebujemy jakieś duże gemy na zrękę z 1 albo ze 2, no i tu już mamy ten duży czarny, więc jest wszystko w porządku, jesteśmy w miarę na bieżąco, możemy sobie strzelić portal gildii, ładnie 6 milionów, ładnie kolejne 4 miliony, jestem zadowolony, dychę przekroczyliśmy, znaczy się, jesteśmy przydatni, dokładnie 10 sabajonte. Co on zrobił, Sabajonte? Gdzie ty jesteś? Przecież ty masz niski level jakiś. Gdzie ty jesteś, Sabajonte? Na którym ja serwerze jestem? Co tu się dzieje? Gdzie jest Sabajonte? Ja ślepy jestem? Nie widzę go? Gdzie jest Sabajonte? 279 level. Co, on jest mag? Berserker. Dobra, także gdyby ktoś chciał zapytać, tak. To jest dobra klasa, polecamy. 48 milionów portal, 279 level. No i to tam 40 leveli poniżej mnie. Staty 14-14, my mamy 18,5-17,600. Koleś, Sabajonte, zdecydowanie jesteś gwiazdą dnia dzisiaj. Po co wam są 300 levele? Wystarczy, że macie berserkery na 250 w gildii. I portal leci jak dziki. Sabajonte, pozdro. Pozdro, Sabajonte. Dobra, mamy nowy portal, Anioł Bólu. To jest wojownik, więc mam szansę, że tu w końcu coś, jakiś zakolak wykaże się jakimiś unikami, ale on ma 400 milionów. To jest jakiś dzik. To jest jakiś dzik nad dziki. Nie wiem ile, no. Trzeba by zrobić z 20 uników i przejść na te krytyki po 20 milionów i byśmy go zrobili za jednym dniem, nie? Pięknie. Pięknie. No i weszliśmy w te krytyki za 20 milionów? Jeszcze nie. O Boże, 2 miliony 900. Co to za cios? Jest 20 milionów. Zakolak, ty masz uniki. Wiesz o tym? Nie wiesz. Rozumiem. Szanuję. 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 Szanuję takiego zwiadowcę. Szanuję. Po prostu szanuję. Dobra. Władcy strachu. Mamy kasę.
Czy Metropolis? Dobra, zobaczmy, czy mamy kasę. Może kasę mamy, tylko mnie bardziej interesuje, czy będziemy mieli wkurzenie, czy nie. Bo kasę możecie mieć, abyście się nie wkurzali. Dobrze, o, to jest piękne. On się wkurza, ja unikam. Nie! Dobrze, easy. Easy. Może kasę macie, ale skilla do berserkera nie. Dobry Maciej jest to. Dobry żartowni. Za 2 minuty mamy walkę w lochach, jakąś próbę. Ciekawe. No dobra, zobaczmy. Tak, pocztę wam chyba całą pokazałem, tak. Co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Podziemie. Przecież my mamy do zrobienia podziemie. Halo Maćku. Halo Maćku, żeby tu się nie denerwować, bo każdy przecież codziennie staty podbija, nie? To my też podbijemy sobie powiedzmy 10 ulepszeń. No idziemy na top 1, idziemy na top 1. Kto to jest top 1 do bicia? Drark 393? Tak. 394, tak. Czyli trzeba bić Drarka. Tego 393 level berserkera. Żeby wskoczyć tam wyżej, tak. No to my go sobie w ogóle dodamy do znajomych, nie? Żeby już nam tutaj służył, przynajmniej dopóki ma top 1. Nie sądzę, że tam ktoś go szybko wyprzedzi w tym levelu, chociaż kill mi 390, 389, może go i tam jakoś wyprzedzą. No na razie jest ten Drark. W sumie możemy sobie dodać i tego kill mi do znajomych. Możemy sobie dodać do znajomych tego Drunken Olafa. Oni na razie wyglądają na tych, co mają najbliżej. Ten Cawa to jednak już trochę dalej. Ci też już trochę dalej. No jeszcze ten może być w miarę blisko, nie? Więc dodajmy i będziemy sobie patrzeć, kto ma tutaj najwyższy. Tego będziemy sobie bić dzisiaj. Drark. No to Drark. Zobaczmy. No, Władek, jedziesz. On się może denerwować. Czy my się przejmujemy jego nerwami? No, tak. No Władek, tak, jakbym to miał rzec, nie za bardzo się ekscytuje tymi jego zdenerwowaniami, tak, tak raczej, on się nie przejmuje tym, że on się tam denerwuje, nie wiem, czy by się musiał zdenerwować z 20 razy, żeby mnie zabić, nie mam pojęcia. Czy śmiesznie to wygląda, nie, nie mówię, że nie, że on zdenerwował się 6 razy i nas tam podrapał za uchem. Zdenerwował się 6 razy i nas podrapał za uchem tymi nerwami, bo to tak się skończyło. No denerwuj się, chłopie, denerwuj, bo jak ty się nie zdenerwujesz, to nie masz w ogóle szans, żeby nas nawet podrapać za uchem. Słabo. Słabo, jak na top 1 berserkera liczyłem na więcej emocji. No, jedzie, nie? Stanął już? Jedzie. No jeszcze. Ej, no zawodniku, jedziesz. No nie. Bez emocji, moi drodzy. 392 plus, czyli my jutro będziemy już na maksie, będziemy już tu, gdzie Sharp, tu, gdzie Wobo. Wobo jest level niżej, więc będziemy jutro w top 100 w podziemiu. No i zobaczymy po tych atakach, gdzie nas umieści. Niby ma umieszczać według siły Władysława, więc szczerze zobaczymy, czy będzie nas to tam gdzieś umieszczać. My możemy sobie jeszcze tutaj podnieść tam z 10 na jutro dla zabawy. Mamy 20 milionów, to jest dość dużo. My nie potrzebujemy przy 15-15 już takich inwestycji, bo tu o 2 miliony to kosztuje, 4 miliony to, więc generalnie na razie się nie stresujemy. No i mamy próbę w lochu i powinniśmy bić szkołę 9. No to idziemy do szkoły 9. Hagrid jest wojownikiem, robi bloki i atakuje różdżką maga. W porządku. Zakolak, uniki. Ja wiem, że ty jesteś zdezorientowany, bo on atakuje różdżką maga, ale możesz unikać maga. Naprawdę, uwierz mi, tego maga możesz unikać. Dobrze, Maćku. Pięknie. Och, jakie o to chodziło. Unik krytyk to jest najlepsza moc. Unik... O Jezu. Dobra. Unik krytyk to jest najlepsza moc. No i dostaliśmy jakiś tam pasek, który jest gorszy od tornadowych. Dwa i pół miliona. Ekspa nic. Pasek za 2,5 miliona, no to 1 100 000 mam jakieś tu rękawice, mam po 2 miliony z tornada, stare 3 miliony 3 700. Bronię to miałem po 5 baniek, więc tak, no tak.
Średnio na jeża, niech se tam leży w kategorii do sprzedania do wiedźmy, ale to nie jest jakiś sztos. W każdym razie przebiliśmy szkołę 9, więc kolejny punkcik odhaczony na naszej liście. Teraz szkoła 10-11, potem hemoroidy, nordyki, asterosy i olimpii. Chciałbym to wszystko w te 3 dni skończyć jakoś, nie wiem jak, bo to są moje, przynajmniej większość, to już na końcu jest. Te nordyki, asterosy i olimpy to już mają mniejszą szansę na skończenie, ale te szkoły i chemo bym chciał skończyć, póki mam podki, bo jak mi się podki pokończą, to może być trudniej, tak jak umaga, że nagle nie skończymy, nie? A tutaj się podki nie zapowiadają, zapowiada się tylko nieśmiertelka przez najbliższy czas, więc jak gabinet magii nas tutaj nie wyłaskawi, to raczej nie będziemy mieli potek, będziemy z gołą nieśmiertelką latać, to będą ciężkie, ciężkie dni. Może jeszcze przez te 3 dni dostaniemy jakąś potkę na wytrzymałość, zobaczymy. Na razie, moi kochani, poczta mówi, walcz na arenie będę, piwa nie piję, karmić już nakarmiłem, pokonaj pupile, pokonam, czary, mary. Zobaczmy, czy my tutaj coś nie naknociliśmy z tymi czary, marami. Zadania, przygody, 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 przygody. Wojownik ma wszystko, mak ma wszystko, kusia ma wszystko i ten nie ma ataku, ataku i talizman to jest łup. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy wszystko zrobione, jest wszystko pięknie, 320 level, skończone pety, 10 milionów staty. No coś fantastycznego, czego chcieć więcej, wbić sobie jeszcze jedną wytrzymałość można. Niech mo, niech mo, niech mo. No i to tyle, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. I zapraszam do kolejnych odcinków, kolejne te milowe kroki są za nami. 320 level to jest kolejny krok milowy. Dla mnie najbliższym levelowym krokiem milowym to będzie 350 level. To nie będzie szybko. Natomiast skończone pety to jest ważny krok milowy. Inta za 10 milionów to jest ważny krok milowy. Będziemy jeszcze szukać i wytrzymałości za 10 milionów też będzie krok milowy. Także coraz więcej tych kroków milowych przed nami i mam nadzieję, że będzie coraz fajniej. Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, siemanko i pa pa!